kochani. Dzisiaj jest niedziela i właśnie jedziemy do Hani. Wypożyczyliśmy samochód. Ten samochód, który mieliśmy wypożyczyć oryginalnie, coś się z nim stało, więc dali nam inny i mamy tutaj taki mały problem. Odleciała ta rączka. No ale spoko, damy radę. No więc dzisiaj jedziemy do kościoła, do Hani i przejdziemy się tam po mieście troszeczkę, a później chcemy wrócić do hotelu na troszeczkę, bo mamy w planie jechać na tą sławną plażę Elafonisi, która znajduje się jakieś 1,5 godzinki od naszego hotelu, ale nie chcemy jechać za wcześnie przez to, że jest po prostu za gorąco. Wczoraj troszeczkę się spaliliśmy. Mam takie czerwone placki tu czy tu. No więc dzisiaj chcemy sobie na spokojnie i wzięłam sobie też mój kapelusz, bo wczoraj zapomniałam, więc tak, dzisiaj będę tak prezentować. No, a Chris się spalił trochę na głowie, a mówiłam mu wczoraj, usmaruj się kremem, bo wiadomo, nie mieliśmy ani czapki, ani nic, a byliśmy pół dnia praktycznie na słońcu, więc no, troszkę nie pomyśleliśmy, następnym razem będziemy wiedzieć. No, ale dzisiaj mamy taki plan i też będziemy właśnie vlogować, zabieramy was z nami i widzimy się za chwilkę. Patrzcie na Krista. Wygląda jakby ptaszek mu coś tu zostawił. Turyści się witają z Hani. Więc byliśmy w kościółku. Najpierw poszliśmy do tego w ogóle, nie? Chris mówi, no to jest katedra. Ja mówię, katedra? Na pewno, wiecie, to jest państwo ortodoksyczne, tak się mówi. W każdym razie mówię, no to nie, raczej katedry by nie mieli tutaj w głównej Hani, prawda, katolickiej, więc mówię, nie, to na pewno nie jest to. I weszliśmy do kościoła i mówię, kurde, jakoś tak inaczej wygląda. Mówię, to nie to. A wyobraźcie sobie, że nasz katolicki jest po prostu po drugiej stronie. Zaraz, tutaj. No i teraz przejdziemy się po Hani. Super tutaj w ogóle jest. Mam swój kapelusz, który dorwałam w ASOS za 18 funtów. W ogóle bardzo jest ładnie wykonany. Is this some kind of interview? Aha, to jest w ogóle stylówka dnia. Ktoś mówi, że fajnie wygląda. Wiecie co, wzięłam sobie tą apaszkę. Apaszkę? Tak. Przez to, że nic nie mam, jakby na razie czego było zimno po południu. No, ale wiadomo, jest po prostu 30 parę stopni, więc nie jest zimno. A teraz właśnie wzięłam to do kościoła i powiem wam, że to jest w ogóle świetny pomysł na to, żeby zakryć ramiona przez to, że no, jestem trochę spalona, prawda? Więc słonko dalej grzeje i mogłoby być trochę niebezpiecznie. Więc teraz się idziemy przejść i zobaczymy, jak to wszystko pięknie wygląda. Wow, czuję się, jakbym miał jakieś interview. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. I think I'm gonna get this one. Yeah, I like because that. Because this one is a
smell nice. But this smells pretty, isn't it? Yeah. Can I try? Ευχαριστώ. Cześć kochani, więc dojechaliśmy do Elafonisi. Jak widzicie, piękna woda, jak to już wczoraj widzieliście, i ta też jest przepiękna plaża. Trochę nam zajęło, żeby tutaj dojechać. Droga nie była łatwa, czasami bardzo wąska i ogólnie taka męcząca. Ja nie prowadziłam, ale jestem zmęczona. A co dopiero mąż, który się stresował. Hello, gdzie jest mąż? więc tak, jest godzina 6, więc jest późno. Posiedzimy 2 godzinki i będziemy jechać z powrotem, aczkolwiek nie uda nam się wrócić do hotelu na obiad, ponieważ byśmy musieli już za 45 minut się zbierać, więc to by było w ogóle bez sensu. Więc tak, więc po prostu będziemy dzisiaj musieli sobie zorganizować obiad gdzieś. Znaczy no, po prostu iść do innej restauracji. No więc tak, trochę sobie tutaj pochillujemy i pokażemy wam trochę wody i widoczków fajnych. No i tyle. A, jeszcze jedno. Jesteśmy na leżakach. I wyobraźcie sobie, że po godzinie 6 są za darmo. Więc chociaż tyle nam się udało. Że przez to, że przyjechaliśmy później, to przynajmniej mamy darmowe leżaki. No, to tyle. To na razie. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. Nagrywam to już chyba 10. raz i Chris tylko słyszy. Właśnie jesteśmy w wodzie. My jesteśmy w wodzie. I tak już zna na pamięć po prostu. Ale właśnie jesteśmy w wodzie i zobaczcie, gdzie jest plaża. A gdzie jesteśmy my? A woda, a my sobie tak idziemy po prostu i woda się nie podnosi. Cały czas jest mniej więcej w tej samej okolicy ciała. I się nie podnosi, więc
jest w miarę płytko, chociaż od czasu do czasu jak tak podpłynie, to aż taki jest szok dla organizmu, że nagle taka zimna woda na suchą ogolicę ciała napłynie, więc no, ale chciałam wam powiedzieć, że jest w miarę wiecznie i widzę, że tu ludzie surfują sobie, więc myślę, że to jest taka miejscówka sławna z tego. No i co? No jeszcze sobie tak pochodzimy, bo jest bardzo przyjemnie. Poleżymy sobie jeszcze na leżaczku, ale za godzinkę już będziemy musieli się zbierać, ponieważ zejdzie nam jeszcze troszkę, żeby wrócić w miejsce, gdzie jesteśmy, a wiadomo, musimy oddać samochód. No i trochę szkoda, no bo zajęło nam tu prawie 2 godziny, żeby tu dojechać, no ale wiecie, no niby urlop, niby basen, plaża, ale cały czas się coś dzieje, więc to nie tak, że siedzimy, leżymy. I jeszcze możliwe, że popłyniemy do Santorini we wtorek, więc chcielibyśmy to wykorzystać, aczkolwiek jak patrzyliśmy na bilety na przyszły rok do Santorini, to myślę, że jak się bukuje z dużym wyprzedzeniem, to jest dużo taniej, więc no nie wiem, zobaczymy, na pewno będziemy was update'ować. No a na razie jeszcze tutaj godzinkę sobie posiedzimy, poleżymy, pochodzimy w morzu i no i tyle. So bright. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay with you. Patrzcie na to, kochani. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. I normalnie te widoczki znowu. Zaraz wam pokażę tak beze mnie, jak pięknie. I się tak ucieszyliśmy, bo już była godzina 8 i mieliśmy się zbierać. I nagle oczywiście patrzymy, a tu słońce zachodzi. I mówimy, to chociaż zostajmy na zachód słońca, przynajmniej chociaż tyle. Taki plus tego, że przyjechaliśmy później, prawda? No więc, jest tylko 11:30, a my właśnie jemy obiad. Niedawno wróciliśmy i oczywiście zamknęli nam już restaurację w hotelu, więc musieliśmy gdzieś na szybko znaleźć. No, a teraz zajadamy właśnie sałatkę grecką mieliśmy na starterze i gyrosa sobie wzięliśmy, więc czemu nie? Północ. O tej porze można jeść, to nie? Na wakacjach. No to żegnamy się na dzisiaj z wami i do zobaczenia jutro, może pojutrze. Zobaczymy. Pa, pa! A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Unknown man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj jest ostatni dzień naszych wakacji. Witam się z wami
o poranku i tak sobie pomyślałam, że się nagram dzisiaj, bo nie vlogowaliśmy ani w poniedziałek, ani we wtorek. No, a dzisiaj już jest środa i tak sobie pomyślałam, że wezmę was razem na śniadanko. No to jak tam, Chris? No to dobrze. Smakowało ci? Smakowało ci, tak? Tak. Jadłeś codziennie dużo? Mało. Mało? Aha. Mhm. To mało wygląda, tak? Tak. Jak dla całej rodziny. Dla czterech... Jedna rodzina. A, jedna rodzina. No, no to fajnie. No więc już jest prawie 11, a my dalej siedzimy, jemy, walczymy. Codziennie po prostu to samo. 5 talerzy, czemu nie? No i tak sobie na spokojnie po prostu siedzimy, już prawie wszyscy poszli. A my tak codziennie po prostu z półtorej godziny spędzamy na śniadaniu. Ale po prostu to jest tak fajnie, było go. Wiecie, morze, są super widoki. Taki wiaterek fajny jest. I no i nie chce się po prostu nic robić, tylko tak delektować tym wszystkim. Z jednej strony fajnie by było, jakbyśmy zostali jeszcze jeden dzień, no ale zawsze to tak jest, prawda, że człowiek chciałby zostać jeszcze parę dni przynajmniej, czy tam jeden dzień, a z drugiej strony i tak zawsze jak się jedzie do domu, no to też jest fajnie, prawda, więc no cudny czas, cudny czas. Tutaj jesteśmy przed naszym hotelem, a tak w ogóle to pierwszy raz tutaj stoimy. To znaczy wczoraj przyszłam w sumie pierwszy raz nagrać troszeczkę widoków na Instagrama, ale no, człowiek jest na cały tydzień, a mimo wszystko tak jakby nie wszystko jeszcze zobaczył. Więc fajnie by było zostać na jeszcze przynajmniej ten jeden dzień, aczkolwiek z drugiej strony, jak też tak je się codziennie to samo i te same ciągle wybory, to też fajnie wrócić do normalności. No, ale zobaczcie, jaki dzisiaj jest, po prostu jest piękny wiatr i przez co są takie super fale i normalnie jeszcze do tego jest taki piękny kolor morza, więc naprawdę... będzie nam brakowało tego i pójdziemy dzisiaj się chyba przejdziemy właśnie tutaj na to nasze lokalne, no lokalną plażę, żeby też zobaczyć i wam pokazać tak samo. I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. Normalnie patrzcie na to. Ten kolor widzę tutaj w podglądzie, no jest taki śliczny, dzisiaj to morze jest takie piękne. Jeszcze ten wiatr jest taki silny, że patrzcie, kiedy się formują fale piękne. No naprawdę, nie chce się wyjeżdżać, no jest tak ciężko wyjechać. Nawet już patrzyliśmy, żeby co by to zrobić, żeby przedłużyć. Ale musielibyśmy wszystko zmienić, łącznie z hotelem i z lotami. No i też wiadomo, no mamy obowiązki w domu też i z pracą, więc no nie to tak, że możemy sobie tak po prostu zmienić wszystko. Jeśli chodzi o cenę, to nawet nie tak źle, ponieważ i tak mieliśmy zapłacić 350 funtów, euro znaczy się, żeby jechać do Santorini, więc tak naprawdę byśmy musieli tylko dopłacić 150 euro i moglibyśmy zostać dodatkowe 4 noce. No ale no nie jest to zaplanowane, więc no co zrobić? No
następnym razem musimy się bardziej zorganizować i przyjechać na dłużej, bo jednak tydzień no to bardzo szybko leci i to rzeczywiście nie jest długo, żeby tak wszystko zobaczyć i to znaczy wszystkiego i tak się nie da zobaczyć, no ale chociaż żeby tak odczuć, że jest się na wakacjach i tak, że aż się zapragnie jechać do domu, co nie? No ale zobaczcie, jak jest pięknie. Jeszcze posiedzimy. Boże, jakie piękne jest to dzisiaj morze, taki kolor ma piękny. Jeszcze posiedzimy do 2 godzinki. Jeszcze będziemy chcieli iść posiedzieć przy basenie, żeby tak na maksa wykorzystać ten dzień. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Ostatnie parę godzin i ostatnie śniadanko, właśnie idziemy. Później będziemy się spakować, no i się pożegnać z tym pięknym światem i wrócić do rzeczywistości, do drugiego pięknego świata. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive. I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way. No to lecimy. Już jesteśmy przygotowani. Już teraz chyba już się nie możemy doczekać być w domku. I tak to jest, jak już człowiek się przygotuje, to już później chce już być tylko w domu, więc autobus właśnie podjeżdża, więc widzimy się niedługo. Pa, pa! Pa, pa! Pa. I found my way. I found my way. Chociaż raz jesteśmy na czas, więc jest dobrze. I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way.